Alice Springs jest najniebezpieczniejszym miastem w Australii. W mieście dochodzi do ogromnej ilości przestępstw. Spowodowane one są nadużywaniem przez mieszkańców alkoholu i nielegalnych substancji. Bob Hawke był premierem Australii urzędującym w latach 80. Zasłynął z tego, że wypił 2,5 litra piwa w zaledwie 11 sekund. Harold Holt to premier Australii z okresu lat 60. 17 grudnia 1967 roku premier przebywał z grupą znajomych na plaży w stanie Wiktoria. Pomimo złych warunków pogodowych wszedł on do wody i ślad po nim zaginął. Do dzisiaj go nie odnaleziono. W latach 50. i 60. Brytyjczycy testowali ładunki nuklearne na terytorium Australii. Przeprowadzono 7 głównych prób nuklearnych i kilka mniejszych. Testy odbywały się na terenie zwanym Maralinga. Nowa Australia to utopijna osada australijskich socjalistów w Paragwaju. Istniała przez kilka lat pod koniec XIX wieku. Założyło ją 238 osadników pod przywództwem Williama Lane. Ziemię pod osadę otrzymali od rządu Paragwaju. Jednak mieszkańcy mieli całkowity zakaz spożycia alkoholu. Dlatego też rosło niezadowolenie mieszkańców. Dochodziło tam do wielu sporów, przez które ostatecznie osada upadła. Dingo Fence to najdłuższe na świecie ogrodzenie. Jego długość to 5614 km. Zbudowano je pod koniec XIX wieku w celu ochrony przed psem dingo. Australijska autostrada numer 1 to najdłuższa na świecie autostrada krajowa. Jej długość to 14 500 km. Podczas ceremonii otwarcia mostu Harbour Bridge w Sydney ówczesny premier miał przeciąć wstęgę. Jednak nie zdążył tego zrobić, ponieważ ubiegł go kawalerzysta Francis de Groot, który rozciął wstęgę mieczem. W Australii możemy spotkać tak zwane pociągi drogowe. Są to ciężarówki ciągnące wiele przyczep. W 2006 roku ciężarówka Mack ciągnęła 113 naczep. Całość miała 1474 metry długości. Ładunek udało się przeciągnąć na odległość 100 metrów. Ustanowiono wtedy rekord najdłuższego pociągu drogowego. W Australii jeżdżą też jedne z najdłuższych pociągów na świecie. Pociągi mają często kilka kilometrów długości, a wagony ciągnięte są przez kilka lokomotyw. Ręka wiary to największy na świecie samorodek złota odkryty za pomocą wykrywacza metalu. Jego waga to 875 uncji. W Australii znajdywano jednak znacznie większe samorodki, a największym z nich jest Witamy Nieznajomego. Odkryto go 5 lutego 1869 roku. Samorodek ważył 71 kg, czyli 2284 uncje. Wkrótce po jego odkryciu przetopiono go i wysłano do Banku Anglii. W XIX wieku angielski farmer sprowadził 24 króliki do Australii z Europy. W latach 20. XX wieku było już ich tam 10 miliardów. Szkodniki próbowano zwalczać na różne sposoby. Jednym z nich było zainfekowanie królików wirusem myksomatozy. Przez wirus populacja królików zmniejszyła się o 600 milionów osobników. Jeszcze w latach 90. używano przeciw nim wirusa choroby hemoroidalnej RHDV, sprowadzonego z Chin. W Australii Zachodniej znajdziemy kilka różowych jezior, takich jak na przykład Lake Hillier i Hutt Lagoon. Są one różowe ze względu na żyjące tam mikroalgi Dunaliella salina. Australijczycy często znajdują jadowite węże i pająki wewnątrz swoich domów. Najczęściej znajdowane są jednak niegroźne, ogromnych rozmiarów huntsmeny. W Australii mieszka 216 tysięcy Polaków, z czego 52 tysiące z nich urodziło się w Polsce. 70% Polonii w Australii posługuje się językiem polskim. Polacy zaczęli migrować do Australii już w 1856 roku. Pierwsi z nich trafili tam z Wielkopolski i osiedlili się w Polish Hill River w Australii Południowej. Znaczna liczba Polaków wyemigrowała do Australii po 1945 roku. Osiedliło się tam wielu weteranów polskich sił zbrojnych na zachodzie. Góra Kościuszko jest najwyższym szczytem Australii. Jej wysokość to 2228 metrów nad poziomem morza. Góra została odkryta i nazwana przez Polaka Pawła Edmunda Strzeleckiego. Uluru to formacja skalna w centralnej Australii.
Przez wiele lat Uluru było uznawane za największy monolit świata. Jest to święte miejsce dla miejscowych aborygenów. W 2017 roku podjęto decyzję o zamknięciu wejścia na górę dla turystów. Ostatni z nich zdobyli szczyt w 2019 roku. Stacja Anna Creek to największa farma pod względem powierzchni na świecie. Jej obszar to 23 677 km2. Uważa się, że ludzie przybyli na tereny Australii około 50 lub 65 tysięcy lat temu. Nie wiadomo dokładnie, z jakiego kierunku przybyli tamtejsi ludzie. Madiet Bebe w północnej Australii jest prawdopodobnie najstarszym miejscem zamieszkanym przez ludzi w Australii. Według badań genetycznych aborygeni australijscy, jak i papuasi, są bezpośrednimi potomkami społeczności, która jako pierwsza opuściła Afrykę. Europejczycy dotarli do Australii dopiero w XVII wieku. Pierwszą osobą, która tego dokonała, był Holender Willem Jan Schoen. Holendrzy nadali tym terenom nazwę Nowa Holandia. Jednak nie przykładali większej uwagi nowo odkrytemu terytorium. Uważali oni Australię za przeklętą i jałową. Pod koniec XVIII wieku James Cook odbył 3 wyprawy do Australii. Gdy w tamtym czasie Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość, Brytyjczycy bardziej zainteresowali się tym ogromnym terytorium. Teren nazwano Nową Południową Walią. Brytyjczycy na początku zsyłali przestępców do Australii. Pierwszy transport ze skazańcami dotarł do kontynentu w 1788 roku. Pierwszymi właścicielami ziemi w Australii byli przebywający tam żołnierze. Przez szybki rozwój w XIX wieku od Nowej Południowej Walii odłączyła się Tasmania, Australia Zachodnia, Australia Południowa i Wiktoria. Stały się one wtedy niezależnymi od siebie prowincjami. W pierwszej połowie XIX wieku wśród Brytyjczyków zaczęły roznosić się plotki, że ludzie, którzy zdecydowali się przenieść do Australii, bardzo szybko się bogacą. Pierwszą osadą założoną przez wolnych Brytyjczyków było Perth u zachodniego wybrzeża kontynentu. Między 1831 a 1840 rokiem w Australii osiedliło się 65 tysięcy wolnych ludzi. Kolejnym ważnym wydarzeniem było odkrycie złota w 1851 roku na terenie Nowej Południowej Walii, co dodatkowo wzbudziło większe zainteresowanie tym lądem wśród potencjalnych kolonizatorów. Edward Hargreaves odkrył pokłady złota w Australii w 1851 roku. Wcześniej szukał złota w Kalifornii, jednak bez większych sukcesów. Uznał, że skoro Kalifornia i Australia jest geologicznie podobna, to znajdzie tam pokłady złota. Podział Australii na wcześniej niezależne prowincje zaczął być sporym problemem dla dalszego rozwoju i wzrostu gospodarczego Australii. Dochodziło do takich absurdów, gdzie prowincje miały różne rozstawy torów. Dlatego w 1899 roku opracowano konstytucję. A 1 stycznia 1901 roku powstał Związek Australii. Stolicą nowo powstałego związku miało być Sydney lub Melbourne, jednak ostatecznie wybrano Canberrę. Podczas pierwszego dużego konfliktu z XX wieku Australijczycy walczyli wraz z Brytyjczykami. Australia automatycznie została wcielona do konfliktu ze względu, że była dominium Imperium Brytyjskiego. Podczas konfliktu z początku lat 40. XX wieku Wielka Brytania nie miała możliwości bronić Australii. Dlatego też Australijczycy porozumieli się z USA oraz Nową Zelandią. Zawarto wtedy Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Od tego czasu Australia angażowała się w konflikty Amerykanów, między innymi w Korei i Wietnamie. Australia jest najmniejszym pod względem powierzchni kontynentem na Ziemi. Całkowita powierzchnia wynosi 7 741 220 km2. Australia podzielona jest na 6 stanów, 3 terytoria wewnętrzne i 7 terytoriów zewnętrzne. Oficjalnym świętem narodowym Australii jest Dzień Australii. Dzień ten obchodzi się 26 stycznia. Świętuje się wtedy rocznicę przybycia pierwszej floty brytyjskich statków. Nazwa Australia pochodzi od łacińskiego określenia Terra Australis, czyli Ziemia Południowa. W Australii mieszka 26 821 000 osób. Najgęściej zaludnione jest wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeże. W Australii istnieją różne strefy czasowe. Dzielą się one na zachodnią, środkową i wschodnią. Stolicą kraju jest Canberra, ale największym miastem jest Sydney. Poza tym w kraju znajduje się 5 metropolii z liczbą ludności powyżej 1 miliona mieszkańców. Ogólnie w Australii 2/3 ludności mieszka w miastach. Co ciekawe, 100 lat temu w Australii mieszkało 5 400 000 osób. W latach 60. liczba ta się podwoiła, a w
2007 roku przekroczyła 20 milionów. 27% Australijczyków urodziło się za granicą Australii, a 46% australijskich rodzin ma co najmniej jednego krewnego, który urodził się za granicą. W Australii mówi się 160 językami i co ciekawe, w tym kraju nie ma języka urzędowego. Nieoficjalnie językiem tym jest angielski. Aż 30% Australijczyków nie wyznaje żadnej religii. 23% stanowią protestanci, a 22% katolicy. Gina Reinhart jest najbogatszą osobą w Australii. Zajmuje ona pierwsze miejsce wśród największych właścicieli ziemskich na świecie. To do niej należy m.in. wspomniana wcześniej stacja Anna Creek. W Australii znajdziemy 21 z 25 najbardziej jadowitych węży na świecie. Wszystko, co jest wysyłane do Australii, musi przejść kwarantannę, z tego powodu, żeby nie zanieczyścić unikalnego ekosystemu Australii. Szczególnie skomplikowana jest procedura wysłania używanego samochodu na ten kontynent. Australia to jedno z najsuchszych zamieszkałych miejsc na Ziemi. Sieć rzeczna kontynentu jest uboga. Znaczną jego część zajmują pustynie, półpustynie i suche stepy. Z racji, że Australia jest członkiem wspólnoty narodów zrzeszającej kraje byłego Imperium Brytyjskiego, to głową kraju jest król Australii, czyli Karol III. Wielka Rafa Koralowa jest największą tego typu strukturą na świecie i jest widoczna z kosmosu. Jest to także największa na Ziemi pojedyncza struktura wytworzona przez organizmy żywe. Pożary lasów i buszu są w Australii bardzo częste ze względu na suchy klimat. Zanim Melbourne stało się Melbourne, przez krótki czas nazywało się Batmania, a to dlatego, że założyciel miasta nazywał się Jan Batman. Najwyższą odnotowaną temperaturą w Australii było 50,7 stopni Celsjusza. Aborygeni używali bumerangu do polowań i walki. Uważa się, że to właśnie aborygeni jako pierwsi i jedyni posługiwali się tego typu narzędziem. Jednak z informacji historycznych możemy wyczytać, że używali go również starożytni Egipcjanie czy też nawet Germanie. Australia jest jednym z najniższych i najbardziej płaskich krajów na świecie. Najniższym punktem w kraju jest jezioro Eyre w północnej Australii Południowej. Znajduje się 15 metrów poniżej poziomu morza. Na Wyspie Bożego Narodzenia w Australii żyje 120 milionów czerwonych krabów. W Australii występuje tak wiele różnych gatunków zwierząt, że tylko 25% z nich zostało odkrytych i zbadanych. Według szacunków aż 80% dorosłych Australijczyków regularnie gra w gry hazardowe lub uczestniczy w jakiejś formie zakładów. Na północy Australii występuje gatunek krokodyla różańcowego. Jest to największy współcześnie żyjący gad na świecie. Australia jest kontynentem, który nie posiada aktywnych wulkanów, co oznacza, że nie ma żadnych naturalnych procesów, które mogłyby wytworzyć wysokie góry. I z tego też powodu kraj ma tak bardzo płaskie ukształtowanie terenu. Wielka Pustynia Wiktorii to największa pustynia Australii. Została nazwana imieniem ówczesnej brytyjskiej królowej przez odkrywcę Ernesta Gillesa. Budynek opery w Sydney z wyglądu ma przypominać rozłożone żagle. Co ciekawe, autor projektu, duński architekt Jörn Utzon, nie mógł nadzorować inwestycji ze względu na przekroczenie kosztów budowy. Australijczycy uznali też z tego powodu, że architektowi nie należy się wynagrodzenie. W Australii żyje około 10 tysięcy gatunków pająków. Kangury i koale są najbardziej charakterystycznymi przedstawicielami australijskiej fauny. Koala schodzi na ziemię tylko po to, aby przejść na kolejne drzewo. Żyje samotnie lub w niewielkich grupach złożonych z samca i kilku samic. W Australii ruch na drogach jest lewostronny. W Australii odnotowuje się więcej ataków rekinów niż w jakimkolwiek innym kraju, z wyjątkiem USA. Do największej liczby ataków dochodzi w Australii Zachodniej. Australia jest domem dla jednych z największych dżdżownic na świecie, takich jak dżdżownica olbrzymia Gippsland, która może dorastać do 3 metrów długości. Diabeł tasmański. Jest to mięsożerny torbacz, znany jest ze swojego gwałtownego zachowania i głośnych, piskliwych wokalizacji. Równina Nullarbor w Australii to jeden z największych obszarów krasu wapiennego na świecie. Jest tak płaska i jałowa, że przecinająca równinę autostrada Eyre Highway jest najdłuższą płaską drogą w Australii. W 1932 roku Australia wypowiedziała konflikt emu. Rolnicy mieli problemy z emu niszczącym uprawy, dlatego do pomocy wezwano australijską armię. Pierwsi policjanci, jacy pilnowali porządku w Australii, byli wcześniej przestępcami. Pierwszą australijską policją była grupa 8 skazańców. Osa morska to gatunek parzydełkowca występujący u wybrzeży Australii.
Australii. Poparzenie tą meduzą jest niezwykle groźne dla człowieka. Szlak Narodowy Dwustulecia to jeden z najdłuższych szlaków na świecie. Ma 5330 km długości. W stanie Victoria w Australii żarówkę może wymieniać wyłącznie licencjonowany elektryk. Najdłuższą rzeką Australii jest rzeka Murray. Jej długość to 2375 km. Największym jeziorem kraju jest jezioro Eyre. Maksymalna głębokość tego jeziora to tylko 6 metrów. Jego całkowita powierzchnia to 9500 km2. To już niestety koniec tego materiału. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, kliknij w przycisk subskrybuj. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o 18:45.